Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na wstępie wykonamy sobie zadanie Liczy się rodzina. Tutaj mamy informację Zdobądź ofiary Dravisa i jego sług. Ja ten przedmiot już mam. W poprzednim odcinku udaliśmy się do szczeliny. Te szczeliny były tutaj rozmieszczone, tutaj gdzie wskazuje kursorem myszy. I teraz zanieśmy tej Tracy. Jesteś z powrotem, udało ci się go znaleźć, ani śladu Dravisa, ale udało mi się znaleźć jego przywołańców. Wiedział, że będę go ścigać. Te wszystkie notki, które odnajdywałam, były zostawione przez niego umyślnie. Wiem o nim, wie o moim pościgu, groził mi śmiercią, a może tylko mnie testował. Jest coś jeszcze, co udało ci się znaleźć, coś, co mogłoby służyć za wskazówkę. Mam jeszcze coś. Czarna ręka Sanar Sin. Nigdy nie widziałem kwiatów tego gatunku, ale to nie może być przypadek. Dravis nadal jest ranny. Po ostatnim naszym spotkaniu notka przy jednym z kwiatów to potwierdza. Będę musiała szukać go dalej. Dziękuję ci za całą pomoc. Bez twojego udziału poszukiwania nie byłyby takie proste. Dobra, moi drodzy. Przenosimy się teraz do szczeliny tutaj koło Molmouth, peryferia. I tutaj zaczniemy eksplorację. Czekajcie, zobaczmy jeszcze ten przedmiot, który udało nam się zdobyć. Kurde, znowu jakieś dziadostwo. Aha, zanim jeszcze pójdziemy dalej, zrobimy sobie hybrydę. Nekromanta Inkwizytor. Czekajcie, bo tutaj bez mojej zgody nasze pachołki walczą. Dobra, zobaczmy. Aha, czyli to jest w ten sposób podzielone. Inkwizyta Nekromanta. Ha, dobre pytanie. W co tutaj pójść? Nie znam tej klasy. Ale coś, co by dałoby nam życie, jakieś statystyki takie długoterminowe, to byłoby fajnie. Tutaj mamy tego duszka. On jest nawet całkiem. Ale może sobie pójdziemy w golema, a raczej gnijącego ducha. To też jest ciekawe chyba. Dobra. Lecimy, nie traćmy czasu, jeszcze pogadajmy z tym Ulgrimem. Well, here we are, Malmouth, the center of industry in the north. Or it was before it all went down the slith hole. Would have been far too much luck to have the bridge down and waiting for us. Not to worry. There's an old sewer outlet not far from here, just down to the west by the river. It was a popular route for smugglers bringing contraband in and out of the Candle District. Now it will serve as our way in. No royal carpet for us. With any luck, we'll run into some of these survivors you spoke of. Take the lead. Okay. Malmouth, upadłe miasto, wejdź do kanałów i poszukaj ocalonych. Czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy jakieś przejście. Warto to jeszcze sprawdzić, zanim pójdziemy dalej. Jestem jeszcze trochę chory. Nie wiem, co dobrze ze mną. Szczerze powiedziawszy.
strasznie dużo tych potworów jest. Czekajcie, bo tu wchodzimy do całkiem nowej krainy. Do całkiem nowego obszaru. A widzicie, że tutaj jest jakieś zejście, rura kanalizacyjna, ale wróćmy się jeszcze tutaj. Okej, no tak myślałem, dobra, musimy się wrócić z powrotem, most jest zamknięty, nie zwróciłem uwagi, że most jest ślepy. Dobra, kanały. Takiej jeszcze lokacji chyba nie mieliśmy w Grimdownie. Może być ciekawie. Bardzo widzę fajna klimatyczna miejscówka. Wielki miecz nienawiści. Kanały Malmont. O kuźwa, ale grubo. Ktoś mi dużo życia stracił. To te gnijące krzykacze. Przydałby się też uzupełnić zapas miksurek. Dobra, wygląda to całkiem fajnie. Trzeba przyznać. Mam nadzieję, że po tych kanałach trochę pochodzimy. Że zaraz nie będziemy musieli wychodzić na powierzchnię. O cholera. Grubo. Ale nie męcz. Smary mi w nosie siedzą. Kaszel mnie zaczyna dusić. Jak człowiek chory, to się nic nie chce. Nawet brać się. No, trzeba powiedzieć, że tutaj te potwory może nie są bardzo groźne, ale szybko nam życie spada. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że będę krząkał i kaszlał do mikrofonu. Postaram się jak najmniej. Ale wiem, że czekacie na kolejny odcinek, więc nagrywam. Muszę, te kościotrupy giną raz, dwa. Przydałby się jakiś przedmiot, który zwiększy witalność naszych chowajców. Ale gra jest naprawdę niezła. Raczej ze strony. Póki co, odkąd co mamy chyba w sobie 59 level, prawda? I od 50 levelu nie wypadł nam żaden fioletowy przedmiot. To jest naprawdę masakra.
Żeby wydropić fioletowy, to chyba szansa jeden na, nie wiem, milion. Dobra. Na razie jakoś nam idzie. Nie jest najgorzej. To może dlatego, że nie skończyliśmy walki z żadnym mini bossem jak na razie. To się za chwilę może skończyć. Taka sielanka. Same żółte, kurde. Nie. Idźmy na koło. A tam będzie dopiero batalia. Tych potworów było cała masa. Ślepy zaułek, ale w ślepym zaułku jest ciało. Tutaj mamy kolejne przejście. Ślepy zaułek. Grubo, grubo. Sorki, musiałem się wysmarkać. Zobaczyłem możliwość walki z przebłońcami. Powiem tak, walka nekromantą jest fajna. My to już mówiłem nie raz. Przeciwnicy skupiają się na naszych przywołajcach. No i my mamy de facto wolną rękę. Trzy laski dynamitu. Mamy wolne ręce i de facto, no, łatwiej się gra. No i de facto też szybciej się zabija potwory. A, to był skrót. Nie zauważyłem go. Chyba sprawdźmy jeszcze tutaj ten północ tej mapki. A kamera. Wycofujemy się. Oh shit. Prawie by mnie załatwili. Co, może sobie aktywuję teleport? Zawsze to będzie bliżej. Nie wiem, czy tam aktywowałem jakieś przejście, jakiś skrót, czy tędy mamy iść. Ma
Najgorsze jest to w tym wszystkim, że tutaj nie ma żadnych szczelin. Więc rozpoczynamy od zera. Chyba, że się uda nam połatać most. Zobaczymy. No zobaczmy to te przejście, bo wydaje mi się, że to jest ścieżka z jakimś sekretem. Fajna pułapka. Fajna kurde pułapka, ja pierdzielę. Się porobiło. Prawie by mnie załatwili. Panie. Czuję, że zaraz tutaj zginę. Dobra. No i cóż, bywa. To będzie dobry moment, żeby sprzedać wyposażenie. Tu raczej chyba nic ciekawego nam nie wypadło, raczej. To wszystko posprzedajemy. Zobaczyłem. A, to jeszcze miejsca było sporo. Widać, które miejsce, które przedmioty są z dodatku, a które są z podstawki. Dobrze, że otworzyłem ten teleport. Byłoby naprawdę ciężko wracać się tyle drogi. Dobra. Uzyskajmy nasze ciało. No, zapomniałem kupić apteczek. Atakujemy Aetherem. Mam odporność tylko 23%. No to troszeczkę jakby poziom się trudności podniósł. Nie wiem, gdzie nas ta ścieżka zaprowadzi. O kurde. Boss, uwaga. Który nas prawie rozłożył. O, shit. Grubo.
No, chyba było dwóch nawet. O diabłu. A może jeden? Jeden, dobra. Holy crap. The skill's not ready. Nie chcę tutaj zginąć. Ratuj się kto może. Okej. Ile goś jeszcze życia ma skurczy byk? Sporo. Aj. Teraz sobie pamiętam, jak to dalej będzie. Niedobrze. Niedobrze to wygląda. To 66 poziom. Skupaniec. Wdepnąłem trochę w gówno. Dobra, pokonany skurczy byk. Zwróć uwagę, że mamy dwie miksturki. Ojejku, ciężko, ciężko. Ojejku. Tutaj de facto nie było chyba nic. Oprócz tego bossa. Więc przypuszczam, że ten boss, którego zatukliśmy, był może jakimś questem. Ale nie wydropił nic, więc chyba nie ja. Jest 4 minuta. Jeszcze trochę czasu mamy, więc myślę, że gdzieś zajdziemy.
jeszcze nam sporo brakuje do 60 poziomu. Jest szczelina jednak tutaj, jest, dobra. Jednak jest szczelina. I quest. Cieszę się bardzo, że jest szczelina. Myślałem, że to będzie po prostu taki hardcore. Że z tej szczeliny będziemy musieli zwiedzić cały Malmont, ale chyba tak nie jest. A bo to tu jest? A to nasi chyba. Ruch oporu. Kapitan Wilford. You better have a damn good reason to be here before I assume you're just another Ethereum. You're not from Malmuth though. I'd know. Speak. Why are you here? Zostałem tu wysłany, żeby pomóc. Eh? You and what army? The city's been overrun. Our people are scattered, dead, or worse, taken into the fleshworks. Co to za miejsce? Czarny Legion jest już w drodze. The Black Legion? They survived the carnage in the capital? I suppose if anyone was gonna pull through, you could count on the Emperor's finest. How do they plan to get here? The docks are destroyed. Aether fire surrounds us. Toki są zniszczone, a etherialny ogień otacza nas zewsząd. Droga jest bezpieczna, potrzebujemy tylko dostać się do centrum miasta. I don't know what that means, but if it's true, the best way into the city proper would be through the Candle District. The bridge was raised following the attacks, but the controls should still function. If you find a way to lower it, then the Legion can enter. To brzmi jak plan. Czekajcie, bo tak, tutaj mamy ten teleport. Szczelina w kanałach. A tu jeszcze Ulgrim chce z nami pogadać. So, this is what's left of the resistance then. We're going to need the Legion. Wait, did I just say that? Somer must have rubbed off on me. Wolford wspominał coś o sterowaniu mostu. Yes, that will suffice to let Creed's troops pour into the city proper. You will have to make your way through the Candle District. A more pleasant name for the city's slums. I don't expect it will be enjoyable. Carve your way through whatever horrors the Ethereals have waiting. And bring down that bridge. In the meantime, I'll try to get what information I can out of these people. Figure out what we're dealing with. Tak, przypuszczałem. Musimy opuścić most. Dzięki temu będziemy mieli tutaj skrót. If you're serious about heading out into the Candle District, which I don't recommend, then there's something you could do to cement our trust. The Ethereals do more than just slaughter us. That much is apparent. They've been gathering the dead and transporting them to Crown Hill. To what end? Just take a look at the mutated brutes roaming the city. We're just fuel for their experiments, material for their army. And I will not stand for another human being used this way. The ethereal gathering efforts are concentrated around the Candle District, where the fighting was thickest. If you head out there, destroy their despicable corpse wagons. Wprowadź swoje... Wyprowadź swoje trupy, zniszcz północny wóz i tak dalej. Świece, a dzielnica świec, to tutaj. Dobra. Przepraszam, idźmy dalej. Kryjówka w kanałach. Aha, to jest kryjówka tych. Łebków. And you are the Black Legion? That may be true. Punkt zleceń. Póki co na razie nie mamy żadnych zleceń dostępnych. To sobie posprzedajemy wszystko oczywiście. Szkoda, żeby to nosił. Zresztą takie ma miejsca już nie mam. Zobacz jak ten pancerz wygląda. Fajny. Nie wiem, czy nawet nie jest lepszy od tego, który... Ale mamy... Życie nam spada, to nie. Półtorej miliona hajsu. Rozumiem, że
tu gdzieś jest... Aha, miałem sobie kupić te butelki właśnie. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze co tu jest. Skrytka jest, dobra. Safe storage, no question. A jeszcze to. Dobra. I chyba tutaj nie ma nikogo, kto dałby nam jeszcze jakieś zadanie. Rozumiem, że tu już jest wyjście na powierzchnię do dzielnicy świec. Dzielnica stalowej pokrywy. Dzielnica stalowej pokrywy. Aha, czyli to. Czyli my musimy się udać na północ. Bardziej. O, jest quest. Dzielnica świec. Dobra, wiecie co? Chyba sobie tutaj skończymy ten materiał. Dzielnicę świec sobie zostawimy na następny odcinek. Także to byłoby na tyle. Dzięki za wspólną grę. Na razie, cześć!